Tegoroczny 20. jubileuszowy diecezjalny festiwal kolęd i pastorałek Złota Kantyczka zamknięto koncertem laureatów, który odbył się 14 stycznia na scenie Młodzieżowego Domu Kultury. Festiwal zorganizował Jaworzyński Młodzieżowy Dom Kultury i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu. W tym roku zaprezentowały się 144 podmioty wykonawcze, czyli soliści, duety, chóry, zespoły wokalne i instrumentalne oraz wokalno-instrumentalne nie tylko z naszej diecezji. Wykonawców podzielono na kategorie wiekowe. Od przedszkolaków po dorosłych. Szanowne jury wyłoniło najlepszych podczas czterodniowych przesłuchań pomiędzy 6 a 9 grudnia. 13 podmiotów wykonawczych jury wytypowało do finału Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek imienia księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Nie ma wśród nich Jaworznian, ale za to wśród nagrodzonych jest 6 podmiotów z Jaworzna. Dla nas chrześcijan wspólne kolędowanie ma bardzo szczególny wymiar. Ja myślę, że to ma podłoże zarówno historyczne, jak i teologiczne. Może zacznę od teologicznego. Teologiczne, no, dlatego, że jest to święto Bożego Narodzenia. Na historyczne, że my Polacy jednak jesteśmy głęboko związani tradycją tego właśnie świętowania, wspólnego świętowania. A najlepiej się śpiewa, kiedy się wspólnie świętuje. Gdzie słyszysz śpiew, tam idź, tam ludzie serce mają. Bo powiadam ci, że ludzie źli, oni nigdy nie śpiewają. Do koncertu jubileuszowego zaproszono Magdalenę Anioł, wykonującą muzykę chrześcijańską. W jej domu tradycja wspólnego kolędowania sięga daleko wstecz. Ja lubię w ogóle śpiewanie, to od tego trzeba zacząć. Kolędowanie to jest taki czas bardzo krótki w ciągu roku i nie powiem, u nas jest to związane z dużą tradycją. Od mojego dzieciństwa zawsze było tak, że nie było w ogóle opcji, żeby przy stole wigilijnym po wieczerzy nie śpiewać kolęd. To był obowiązek niemalże, który najpierw narzucał dziadek, później już mój tata przejął pałeczkę, a teraz to w zasadzie inicjujemy to już my też, choć ciągle mój tata też, Bogu dzięki, zasiada za stołem. Ale też gra, też potrafi śpiewać i zadziwia mnie to, że ma taki stary śpiewnik od mojego dziadka, świętej pamięci Jana Anioła, który już naprawdę wygląda źle, ale jest pożółkły i już prawie że niewidoczny, ale on ciągle służy jeszcze właśnie do śpiewania nam przy stole kolęd. W kategorii dorośli pierwsze miejsce zdobył duet Cud z Gminnego Ośrodka Kultury Dobra z Podlimanowej. Wcale nas ta nagroda nie dziwi, nie od dziś wszak wiadomo, że górale kolędują najpiękniej. Zaprezentowaliśmy tutaj dwie kolędy. Jedno to było Oj maluśki, maluśki, a druga była, czekaj, jak to była ta druga, bracie pomóż. W betlejemskiej stajni o północy. U nas zostało się śpiewano Jezusa Narodzonego, Ty Boże Dziecinie, Mizerna Cicha, Lejże Jezuniu, no takie z tych starszych. Za jedną z najstarszych drukowanych polskich kolęd uchodzi XVI-wieczna kolęda, kiedy król Herod królował. Ma ona niebagatela 18 zwrotek. Niestety współcześnie jej się nie wykonuje, pewnie jak wiele innych kolęd odłożonych na półkę. Zastępują je za to piękne pastorałki, jak choćby ta zakończona strofami. Tyle dróg krętych za nami, przed nami tyle krętych. Dobrze jest znaleźć czasami drogowskaz święty. Opłakę i dary niosą do siódmych królowie, rodzi się człowiek.